celu przyspieszenia tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, filia Akademii Wychowania Fizycznego utworzyła Laboratorium Diagnostyki i Terapii Narządu Ruchu, które jest integralną częścią Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju. W ramach projektu pod nazwą Adaptacja i wyposażenie innowacyjnych laboratoriów do badań diagnostycznych i terapeutycznych narządu ruchu powstało laboratorium składające się z dwóch części – diagnostycznej i terapeutycznej. W laboratorium znajduje się jedyny w Polsce system MOTEC, który umożliwia dokonanie precyzyjnych pomiarów podczas treningu chodu i biegu, a także pozwala na doskonalenie dynamicznego balansu ciała. MOTEC Medical System może być wykorzystywany w programach rehabilitacyjnych po ciężkich urazach i zaburzeniach układu ruchu, a także w programach treningowych sportowców. W komorze klimatycznej istnieje możliwość przeprowadzenia badań klimatycznych z dostosowaniem temperatury, wilgotności i prędkości powietrza. Badania w takich warunkach znajdują zastosowanie w przemyśle odzieżowym i transporcie. Komora hipoksyczna wykorzystywana jest w sporcie wyczynowym, medycynie regeneracyjnej i terapiach rehabilitacyjnych. Trening hipoksyjny jest szeroko akceptowaną i legalną metodą osiągania granic możliwości fizjologicznych człowieka. Dzięki komorze możliwe jest przeprowadzenie badań podczas treningu w warunkach normobarycznych. Zjawisko hipoksji wykorzystywane jest przede wszystkim w treningu sportowym, zwłaszcza wytrzymałościowym, w celu poprawy możliwości wysiłkowych. Badania znajdą zastosowanie w takich dziedzinach jak sport, rehabilitacja, terapia kliniczna, opieka zdrowotna czy ochrona przeciwpożarowa. Densytometr rentgenowski to urządzenie służące do pomiaru gęstości optycznej materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych. Wykorzystywany jest w diagnostyce osteoporozy. Pomaga ocenić ryzyko złamań kości, a w niektórych przypadkach rozstrzyga, czy należy rozpocząć leczenie osteoporozy. Stanowisko podologiczne jest przystosowane do badania stóp, ich zniekształceń oraz wszelkich zaburzeń w nieprawidłowym funkcjonowaniu przy wzrostach paznokci. Podczas badań dokonuje się diagnozy w celach profilaktycznych lub leczniczych. SmartSpeed to system, który wspomaga zdolności przydatne w różnych dyscyplinach sportowych, takie jak szybkość, wytrzymałość, czas reakcji podejmowania decyzji, zwinność, reaktywną zmianę kierunku, widzenie obwodowe, pracę zespołową. Laboratorium dzielimy na dwie części. Część terapeutyczną, w której prowadzone są badania naukowe podczas terapii przewlekłych dysfunkcji narządów ruchu. Oraz część diagnostyczną, w której realizowana jest nieinwazyjna, dokładna i obiektywna diagnostyka postawy ciała, wysklepienia stóp, a duża dokładność oraz wszechstronność pomiarów w ujęciu statystycznym i funkcjonalnym umożliwia wychwycenie wczesnych nieprawidłowości w aparacie ruchu lub predyspozycji do występowania zaburzeń statyki ciała.